kontestacja. Jedenastego stycznia 2013 roku, czyli data, w której nie ma zupełnie nic szczególnego, ale dzisiaj jest piątek i wyjątkowo zapraszam Was, Marcin Hugo Kosiński kłania się po tej stronie na audycję Jan Fior zaprasza, której prowadzącym jest, jak łatwo się domyślić, Jan Fior, który jest po drugiej stronie. Czasianku. Cześć, witam. Dzień dobry. Ja tylko jeszcze przypomnę, że zanim zaczniemy, to można się logować na naszym czacie, na stronie chatkontestacja.com. O, nawet się tu zaczęli ludzie już teraz schodzić, więc nawet rzeczywiście jest z kim pogadać na stronie chatkontestacja.com. A jeżeli będziecie mieli jakieś pytania lub komentarze lub, no głównie pytania tak naprawdę, to dzwońcie na numer 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. Janku, co przygotowałeś na dzisiaj i dlaczego znowu jesteś taki sfrustrowany życiem? Ja nie wiem, właśnie jakoś nie mogę się tu odnaleźć i źle się czuję. Jestem ciągle jakiś taki niespokojny, nieswój. Nie mogę tego kraju, przynajmniej tej Kalifornii, opanować. Zawsze miałem, znaczy przeważnie, nie mam problemu z adaptacją, a tutaj już 2 tygodnie prawie i nie mogę się zaadaptować. No ale też i sprawy, które mnie dotyczą, o które się ocieram, nie są łatwe i umysł, najtęższe umysły jeszcze nie znalazły odpowiedzi na pytania. Zaraz do tego dojdę, ale chciałem się tylko, jestem zdumiony i miło mi, że ta audycja jest w tej chwili jedna z najpopularniejszych. No, nie kryjmy tego słowa, jest to najpopularniejsza audycja w tej chwili, jeżeli chodzi o... To tym bardziej mi miło, ale to, że jest najpopularniejsza, nie znaczy, że najbardziej lubiana, może też jest nielubiana i to też jakby popularność zwiększa, ale w każdym razie cieszy mnie to, bo nie lubię być outsiderem, zawsze lubię być liderem i jak gdzieś wchodzę w jakieś przedsięwzięcie, to chcę być w czołówce przynajmniej. No jak dotąd mi się udawało, ale tutaj teraz właśnie jest, ponoszę pewną porażkę, taką porażkę psychiczną, moralną może, że nie mogę się tutaj przekonać do tego, co się dzieje. No popatrzcie się. Wczoraj, no ja mieszkam w hotelu, no to w hotelu mieszkałem różni ludzie, przeważnie większość to przejazdem. Zatrzymuje się na jedną noc, ale jest nas kilku takich, którzy mieszkają dłużej. No między innymi jest Adzi, to jest Murzyn z Dominiki, który oczywiście jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, mieszka w Stanach Zjednoczonych, mieszka tutaj niedaleko. No ale nie chodzi o skład etniczny ani o lokatorów hotelu, lecz o ich przygody, bo tak sobie siadamy przy śniadaniu, wtedy jest czas, i albo na papierosie, bo papierosy można palić tylko w jednym rogu na której znajduje się hotel, gdzie indziej jest zakazane pod grzywną 10 tysięcy dolarów. No i tak sobie siedzimy za nim i on mi wczoraj opowiedział swoją historię. No więc trudno nie być poruszony. Więc wyobraźcie sobie, że gdzieś tam jechał, no on co prawda jest czarny, no czarni, niby to jest równość, niby nie ma dyskryminacji, zakaz dyskryminacji, walka z dyskryminacją, ale jednak gdzieś tam. Ja ci na chwilkę przerwę, ponieważ jednak dopadło nas trochę te problemy z połączeniem z tej Kalifornii nieszczęsnej, więc ja się spróbuję jeszcze raz z tobą połączyć, może będzie lepiej. Zaraz wracamy. No lepiej? Czy teraz lepiej? I wraca Janek. Tak, teraz zdecydowanie lepiej. Zobaczymy do kiedy. Słuchajcie, ale to a propos tych połączeń. No to jest ja jestem między innymi sfrustrowany dlatego, że tak, mam telefon miejscowy, T-Mobile, i ten telefon prawie w 80% lokalizacji nie działa. Nie ma sygnału. Z internetem jest podobna historia. I znowu tutaj coś się pojawiło, że internet
Słychać mnie? No tak, coraz gorzej, muszę powiedzieć. Jak będzie no krytycznie, właśnie, to ci powiem. No więc ja tego nie mogę pojąć, bo tu cała instalacja, wszystko jest, wszystko działa. Natomiast sygnał telefoniczny jest wyciszony, wygłuszony w miejscach. Internet to samo. Ja widzę, że internet jest, że jestem połączony, natomiast są jakieś przerwy. Nie wiem, czy to jest spowodowane, dzwonię do tych dobrych, dobra sieć, o serwis, więc nie widzę powodu, dla którego miały to być tak, ale jest. A ja mam takie jeszcze techniczne pytanie, czy jest szansa, żebyś ty zadzwonił z telefonu tutaj na numer do Polski, czy to będzie jakieś bankructwo, jak to wygląda? Ja nie mam w tej chwili takiego telefonu, dlatego że sobie kupiłem serwis tutaj bez ograniczeń i ten serwis niestety uniemożliwia dzwonienie do zagranicy. A, okej. Okay. Natomiast nie mam przy sobie karty SIM z Polski, bo bym zadzwonił, ale nie mam. No ja myślę, że to jednak było dość kłopotliwe, dlatego że polscy operatorzy telefoniczni traktują Polaków, czyli nas, klienty, jak dzikusów. I minuta rozmowy z jakiegoś kraju spoza Unii to 10 zł plus VAT. Więc to jest 4 dolary chodzi, prawda, za minutę, więc godzina 240 dolarów, to nie w kidmucho, prawda? To trochę nie wiem, dlaczego mamy płacić, a Amerykanie płacą po 3, po 5, po 10 centów za minutę z telefonu komórkowego do Polski. Ja tutaj z telefonu hotelowego to 10 dolarów mam za minutę, więc to było jeszcze gorzej. Więc musimy się albo spróbujemy tak się przemęczyć, albo się wyłączymy. No to popróbujemy, ja spróbuję cię jeszcze raz ostatni, znaczy jeszcze raz zrzucić się z... No zobaczymy, no jak... Ja cię dobrze słyszę. No a ja cię tak różnie na razie, więc nie chcę, żeby tutaj coś zostało Włączyłem wszystko, co mogłoby zakłócić. Wszystkie ściągania, dobra, to i... O, jeszcze raz się podłączymy i sprawdzimy momencik. No to popróbujmy. No jestem już, do tego razu, a może tym razem już będzie dobrze. No w każdym razie nie jestem zdumiony tym technologicznym problemem, tymi problemami technologicznymi, bo to jest kraj najwyższej technologii. Ja tutaj jestem 20 mil, 30 kilometrów od San Jose, od stolicy Silicon Valley, stolicy informatyki, internetu i technologii elektronicznej, no i takie problemy były. To są góry, no co prawda, jestem w dolinie, także, że otoczonej górami, no może to jest powodem, no ale nie wiem dlaczego, czegoś tego nie można rozwiązać, skoro ja z Zakopanego mam bardzo dobry sygnał i... To jest mnie też ciekawe, znaczy, okay, bo to może być to powodem, ale na przykład, okay, największy wydawca na świecie, czyli największy wydawca książek, czyli Amazon.com, wysyła wciąż swoim autorom, bo wiem, bo Martin tam między innymi sprzedaje swoje książki, czeki. Zamiast wysłać normalny przelew w jakiś cywilizowany sposób, to wysyła pocztą papierową czeki, które trzeba iść i zrealizować. To nie jest tak, w Ameryce nie, przelew kosztuje 25 dolarów, a zagraniczny 40 dolarów, więc ktokolwiek by robił takie przelewy, to by zbankrutował, więc dlatego tu jest system 19-wieczny system bankowy, który czeki to jest właśnie sposób na rewiązkę, dzięki czekom, płaca pieniądza jest większa i w związku z tym można więcej jakby pożyczać, no. Można więcej wytwarzać, bo ten pieniądz jest kierowany, to jest nie tylko drukuje, ale jeszcze każdy bank, który wypuszcza czeki i daje je swoim klientom, również tworzy podaż pieniądza i to jest niestety ten mankament dopiero później, dlatego że dostałem jeden z komentarzy na kontestacji właśnie tego, ale chcę o tym Adzi powiedzieć. Więc Adzi jechał sobie kiedyś, Adzi mieszka w Kalifornii, tylko w drugiej części Kalifornii, w okolicach San Diego. Pochodzi z Dominiki, jest muzykiem, kompozytorem, także raczej zamożnym człowiekiem. Jechał sobie samochodem i
i ktoś go zakapował, on nie wie z jakiego powodu, ani nie wie kto. W każdym razie któregoś dnia pod koniec ubiegłego roku dostał zawiadomienie, że zawieszono jego prawo jazdy. Za co zawieszono prawo jazdy? No za spowodowanie niebezpieczeństwa na drodze. Jakiego niebezpieczeństwa? To stwierdził, nikt mu tego nie powiedział. W każdym razie, przepraszam, ja wyprzedzam sytuację. On się o tym, że zawieszono mu prawo jazdy na wniosek, czy na po telefonie jakiegoś innego kierowcy, bo tutaj kablują kierowcy na drugiego. Może to jest dobre, może to jest niedobre. W każdym razie taka jest prawda, że co ile masz taką tabliczkę przy autostradzie informującą, że jeśli widzisz podejrzanego kierowcę, czy że pijanego, czy tam pod wpływem narkotyków, to dzwoni na 911, no i dzwonią. No i zadzwonili na tego Adziego, ale on o tym nie wiedział. A on co, przepraszam? Pojechał sobie do rodziny, tutaj właśnie w okolicy, gdzie ja jestem, w okolicy San Jose, i gdzieś na autostradzie został zatrzymany przez policję, która stwierdzi, że ma zawieszone prawo jazdy. On o tym w ogóle nie wie. Dowiedział się dopiero wczoraj, czy przedwczoraj, że na jego adres domowy przyszedł list z departamentu, czy z wydziału pojazdów motor vehicle, czyli pojazdów samochodowych, że jego prawo jazdy zostało zawieszone. Jaki powód? Powód taki, że się nie zgłosił na re-examination, czyli na powtórny egzamin. Nie wiedział w ogóle o tym, że jeździ od 20 któregoś grudnia, jeździ bez ważnego prawa jazdy, bo zostało ono zawieszone. Jaki powód zawieszenia? Próbował się telefonicznie dowiedzieć, nikt tego nie wie. W każdym razie ma się zgłosić do re-examination, czyli do powtórnego egzaminu, w miejscu swojego zamieszkania, czyli jakieś 450-500 mil stąd. No i... Jak tam dojechać? Ale żeby było śmiesznie, no. To jak go zatrzymali na zawieszonym prawie jazdy, mnie zresztą też kiedyś zatrzymali w Chicago na zawieszonym prawie jazdy, to mnie aresztowali, o czym ja też nie wiedziałem, że zostałem aresztowany, ponieważ zostałem zawieziony na posterunek policji, tam złożyłem 100-dolarową, myślałem, że to mandat, że jeżdżę na zawieszonym prawie jazdy, po czym wydano mi takie tymczasowe prawo jazdy, no i dalej jeździłem, była jakaś rozprawa sądowa, na którym oddano mi to prawo jazdy i sprawa była załatwiona. Nie wiem z jakiego powodu, moje prawo jazdy wtedy było zawieszone z powodu tego, że nie zapłaciłem mandatu. No więc zapłaciłem mandat od razu na policji z tych 100 dolarów i byłem, ale to było aresztowanie, więc jego aresztowano trochę poważnie, bo w Kalifornii aresztują bardzo poważnie. Został zamknięty do więzienia, do aresztu, no i musiał być wykupiony. Wykupiony został przez bondsmana, czyli takiego agenta ubezpieczeniowego, który się zajmuje wystawianiem gwarancji, że osoba, na którą nałożono kaucję, zjawi się na procesie sądowym. No ale Adzi jest to człowiek nerwowy, znaczy nie nerwowy, tylko człowiek niezależny. Ktoś się zdenerwował, że tak go potraktowano, dlatego że w hotelu został jego 2-letni syn. Co prawda była tam jeszcze babcia tego chłopaka, ale kiedy Adzi powiedział, że tam został syn, uznano, że babcia, która nie ma praw opieki nad dzieckiem, nie jest właściwą osobą. W związku z tym to dziecko zostało zabrane do takiego domu, czy na foster care, czyli jakiejś rodziny zastępczej. Więc kiedy Adzi wrócił z tego więzienia opłacony przez bondsmana, no to odkrył, że babcia jest sama i płacze. Płacze, ponieważ małego chłopczyka, 3-letniego czy 4-letniego, nie wiem dokładnie, nie ma. No i zaczęło się poszukiwanie, w czasie którego Adzi obraził jakiegoś policjanta i zamknięto go na dobre. Wykupiono go znowu za wyższą kaucję, chyba za jakieś 10 tysięcy czy 20 tysięcy dolarów. No i czeka teraz na rozprawę sądową, nie może stąd wyjechać. Sprawa zdawałaby się błaha, drobna, ale konsekwencje jak u Kawki. Dlatego, że
że no tutaj, jak mówiłem pierwszym razem, tydzień temu, tutaj wszystko jest wzięte, brane na poważnie. Prawo rzeczywiście jest prawem i jeżeli ktoś jest aresztowany albo ma, jest wydany nakaz aresztowania na niego, no to nikt się tutaj nie zastanawia, nikt nie weźmie jego wyjaśnień za dobrą monetę, tylko no, do aresztu i trzymają aż do skutku, czyli aż do wpłacenia kaucji, a potem trzeba czekać na sąd. Ty, ale słuchaj, ale bo ja słyszałem takie historie w ogóle w Polsce, no to ja myślałem, że to w Stanach to w ogóle jest jakiś inny standard prawa, że to jest jakieś anglosaskie, wiesz, modele, że to w ogóle wygląda inaczej. To nie mówmy już, że tak na całym świecie można człowieka zamknąć od tak. Słuchaj, ja ci powiem więcej, bo ja się tutaj dowiedziałem od innej osoby taki przypadek. Mianowicie jest kłótnia małżeńska. Małżeństwo, dwoje dzieci, kłótnia. W trakcie tej kłótni mąż wybiega z domu, żona coś tam krzyczy, on dzwoni na policję, przyjeżdża policja, aresztuje żonę o zakłócenie ciszy nocnej i tak zwany domestic violence, czyli pogwałcenie tego miru rodzinnego, domowego. Jest aresztowana i policja wystawia dokument pod tytułem Restraining Order, czyli dokument, który zabrania tejże żonie zbliżania się do domu, na 100 jardów do domu, czyli powiedzmy na 100 metrów, niecałe 100 metrów do swojego domu, w którym mieszka, gdzie są dzieci. I ten restraining order został wystawiony na 5 dni. Ona została zabrana w sandała. Tu jest zimno w nocy. W nocy jest minus 2, minus 3 naszego czasu, naszej miary. W każdym razie, no tak, dopiero około 10-11 zaczyna być taka temperatura znośna, 8-10 stopni. W każdym razie, bo to jest ta północna część Kalifornii. No w każdym razie kobieta w sandałach, właściwie prawie że bez odzienia, została skuta i zabrana do aresztu. Mało tego, ona nie ma, miała kluczyki od samochodu i w nocy nielegalnie zabrała ten samochód spod domu, za co została aresztowana drugi raz, bo po tym pierwszym areszcie też płaciła ktoś za nią płacił kaucję, siostra czy kuzynka płaciła za nią kaucję, wypuszczono ją, ale że zabrała ten samochód, a samochód stał mniej niż 100 jardów od domu, to ją aresztowano drugi raz, ponieważ mąż zadzwonił na policję, że ona ten samochód zabrała, w związku z tym naruszyła ten zakaz zbliżania się. No i słuchaj, ona w tym samochodzie spała przez 5 dni, w trakcie tego spania ją aresztowano jeszcze ze 2 czy 3 razy. W związku z tym ona miała, nie wiem, 4 areszty w ciągu kilku dni. No to sprawa jest tak poważna, że się kieruje ją do sądu i ona w tej chwili jest jakąś kryminalistką. Nie wiem, czy to się już skończyło, czy nie skończyło, już nie pamiętam. Recydywa. W każdym razie jest kryminalistką, kilkakrotnie aresztowaną. Sprawa została, w zasadzie ona została uniewinniona od tych wszystkich zarzutów, ale jednak popełniła przestępstwo, naruszyła. Takie prawdziwe przestępstwo to było właśnie tylko naruszenie tego zakazu, ale zakaz był niesłusznie wydany. Obowiązuje w Ameryce zasada, że innocent until proven guilty, czyli dopóki nie udowodnią ci winy, jesteś niewinny. No ale jak to się ma, jak się ma ta kara do tej zasady? Ona została aresztowana, ona została ukarana zakazem wejścia do mieszkania. Nie miała pieniędzy przy sobie jeszcze. Siostra jej mieszka 200 czy 300 mil stąd, więc też to już był problem. Teraz wyjechać stąd to też jest problem, dlatego że była aresztowana i oczekuje na sprawę sądową. Nie wolno jej się oddalać od miejsca zamieszkania. Także tu się dzieją rzeczywiście straszne rzeczy. Ja sobie pamiętam, jest taka 8. poprawka do Konstytucji, jedna z takich, które mi się najbardziej podobały w Stanach Zjednoczonych, mianowicie, że kara nie może być okrutna. No a tutaj kobieta jest bez wyroku sądowego. No, co prawda ten zakaz zbliżania się został zaklepany przez sędziego, tak jak u nas zaklepują asesorzy aresztowania przedsiębiorców, no to tutaj zaklepują wszystkich. I teraz ten zakaz sądowy, to jest jakby wyrok, jest to okrutny wyrok. No kobieta została bezdomna, bez pieniędzy,
bez ubrania, ciągle właśnie zaszczuta, no bo przecież ona w każdej chwili może zostać aresztowana, ona nawet nie wie za co. Tym bardziej, że zawiadomienie o tym, kiedy będzie rozprawa sądowa, ona dostaje na swój adres zamieszkania. Ale na adres zamieszkania, do adresu zamieszkania się nie może zbliżyć. Do miejsca zamieszkania się nie może zbliżyć. W związku z tym, jeżeli może jej nie powiadomi, to ona może zostać następnie aresztowana za to, że się nie pojawiła w sądzie na rozprawie, ponieważ nie, ale ona nie wie o tym, że się pojawi. To jest naprawdę, naprawdę straszna sytuacja. Ja jestem zdumiony, że coś takiego w ogóle tutaj ma miejsce. No ale ma miejsce. No ale przejdźmy teraz do jeżeli są, masz jakieś komentarze albo pytania, no to proszę cię bardzo. Ja nie mam, tylko przypomnę pro forma, że słuchacie audycji Janka Fiora, dzisiaj wyjątkowo w piątek zamiast w środę o 21:00. Wiem, że wymaga to momentami troszkę od was wytrwałości w uszach, ponieważ Janek siedzi w trochę zacofanym kraju za wielką wodą, który właściwie zrewolucjonizował gospodarkę na całym świecie, ale jak widać nie może sobie poradzić z pewnymi połączeniami internetowymi, za co was serdecznie przepraszamy, ale jest w miarę okej, także jest okej. Nie jest aż tak źle, żeby nie dało się słuchać, więc tym bardziej warto posłuchać Janka. No i jeżeli chcecie, to oczywiście dzwońcie numer 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. No i ja właściwie nie mam komentarza, bo to jest dla mnie taki absurd, wiesz, bo to jest taka sytuacja, jakbym słuchał, wiesz, jak słuchałem wykładu Lecha Jeziornego w Polsce, gdzie jakby cała historia była tak absurdalna, że aż trudno było o coś zapytać, bo każde pytanie byłoby głupie. Ale w przypadku Jeziornego to nie była absurdalna, to była po prostu zbrodnia ze strony prezesa tam jakiegoś urzędu skarbowego, który chciał mu ukraść fabrykę i mu ukradł. No więc tutaj w zasadzie też tak jest. Aha, jeszcze żeby było śmiesznie, wyobraźcie sobie, że ten Adzi, jego dziecko w tej chwili jest w ciąży w rodzinie zastępczej, bo pojawiła się wątpliwość, czy on jest capacitated father, czy on się nadaje na ojca. No i teraz on jeszcze będzie miał sprawę w sądzie rodzinnym, czy odzyska swojego syna. No to jest po prostu dramatyczna historia. Słuchajcie, więc, ale już zmienię temat, albo może nawet jakby będziemy podążać w kierunku informacji, czy poglądów, które być może tłumaczą coś, co tutaj się dzieje. Aha, okay. I tu jest taki list, przeczytam list, który komentarz na stronie kontestacji, który dostałem od jednego z Antoniego od zaopatrywania dentystów. On pisze tak. Powiedziałbym, że przyczyny staczania się Ameryki są dwie. Jedna to właśnie ta obłędna biurokracja i jej reżim. To właśnie tworzenie różnych regulacji, nawet nadregulacji. Drugą przyczyną jest druk zielonych papierków zwanych dolarami i niewyobrażalne długi państwa, które zapożycza się w imieniu obywateli, zupełnie nie pytając o ich zgodę. Ale przecież to jest jedna i ta sama przyczyna. Jedna i ta sama przyczyna to jest to, że tu jest państwo tak rozrośnięte w tej chwili, zwłaszcza w Kalifornii, że po prostu żyć się nie da. Ja wczoraj pojechałem do wydziału, to się nazywa, jak powiedziałem, Wydział Pojazdów Samochodowych, bo chcę sobie zrobić prawo jazdy tutaj kalifornijskie. Miałem Illinois, to mi wygasło i teraz chcę zrobić kalifornijskie. Więc wchodzi się do wydziału, jest tak, jest jedno stanowisko, do którego przez które muszą wszyscy przejść. Bo to jest stanowisko informacyjne, to jest taki dyspatcher, czy dyspozytor, który rozdziela poszczególne przypadki do odpowiednich kolejek, których jest 15. Okienek, których jest 15. I przy każdym okienku jest napisane prawo jazdy, tam jakieś rejestracja, coś tam. No w każdym razie, przy każdym okienku jest napisane, czego dotyczy. I każdy człowiek, który tam wchodzi, mógł sobie to sam odnaleźć, a przynajmniej większość by odnalazła. Tym niemniej każdy musi przejść przez tego jednego faceta. Robi się kolejka na 40 osób i czekania godziny 20 minut, zanim się do tego faceta dojdzie. I on się pyta, co chcesz? Ja mówię, prawo jazdy, okienko 8. I tyle to. No i za mną stoi dwóch dżentelmenów miejscowych, no i coś tam mruczą pod nosem, ale
widziałem, że są niezadowoleni z tego, że muszą stać w kolejce, no ale stoją. Więc ja oczywiście, nie byłem w stanie się powstrzymać, zacząłem komentować i mówię, czy nie można, dlaczego my tu musimy wszyscy stać? No bo taka, bo wyjaśnia mi ten Wal, ma na imię Wal, zaprzyjaźniliśmy się, idę z nim jutro na kolację. Więc tak się zaczyna. On mówi, no bo tak, bo takie są przepisy. Ja mówię, no ale słuchaj, no przecież można byłoby to zrobić. No można byłoby, a dlaczego? I zaczyna się rozmowa i okazuje się, że facet się otwiera i tak po 20 minutach zaczyna już mówić takim językiem jak ja. Czy przynajmniej rozumiemy się. Bo tutaj z kimkolwiek się nie zetknę, naprawdę bez wyjątku, to czy z agentką od nieruchomości, bo chcę wynająć sobie mieszkanie, żeby nie mieszkać w hotelu, jednak to jest za kosztowne i takie trochę krępujące. Czy facet, który wynajmuje samochód u Herca, czy reprezentant Herca, gdzie samochód, czy ubezpieczeniowy od ubezpieczeń samochodowych, wszyscy, to jest komuna. I to nie to komuna, tak jak u nas się mówi komuna, tylko to są ludzie, którzy są komunistami. I wszyscy mi mówią, że we have to put a man first, working man. Jak ja jadąc z agentką pośrednictwa nieruchomości, jechałem obejrzeć apartament do wynajęcia, to sobie po prostu tak rzuciłem, nie wiem, może żeby wzbudzić jej zainteresowanie, albo żeby jej bliżej wyjaśnić. I coś tam mówię, że ja pochodzę z kraju, który... ona się zapytała, skąd ja pochodzę. Ja mówię, że pochodzę z kraju z Polski, to był taki kraj ekskomunistyczny, teraz nie jest. I ja zauważyłem, ponieważ u mnie ten komunizm w moich ustach zawsze brzmi pejoratywnie, to i wszystko, co z tym związane, to ja zauważyłem, że ona straciła do mnie sympatię. Ona przestała już być taka serdeczna, uśmiechnięta i tak siedziała w zasadzie, nie odzywając się do mnie. W pewnym momencie gdzieś tam coś się wydarzyło na drodze, więc wypowiedziała się, że to wielkie korporacje i że to trzeba zmienić, bo nie może być tak, że się tylko widzi Wall Street, że tylko wielkie banki, a nie widzi się człowieka i tego typu komentarze tutaj się, że ja słyszę dookoła się na co dzień. Ja się boję cokolwiek, jak mam coś załatwić oczywiście, no bo przecież nie chcę podpaść temu załatwiaczowi, no mi nie załatwi, albo załatwi mi gorzej. W związku z tym, daje się jak autocenzurze. No i teraz tak, i teraz tutaj oczywiście regulacje nad regulacje. Stworzono tak olbrzymie państwo, że w zasadzie to państwo się prawie wszystkim zajmuje. Budowa domu, już mówiłem, budowa domu to jest po prostu nadludzki wysiłek organizacyjny, żeby się przebić przez gąszcz przepisów, zakazów, nakazów, czy nie ma jakichś żółwi, czy nie ma jakichś ptaszków w pobliżu. Budują domy, oglądałem dom, który był do wynajęcia, który był do wynajęcia, właśnie taki segment, jak to u nas się mówi. No i te kilkanaście, kilkadziesiąt tych segmentów, one są zbudowane w lesie. Redwoods, to są te sekwoje tutaj kalifornijskie, słynne. I pośród tych sekwoi, oczywiście tam wydzielony został kawałek i rozmawiałem z ludźmi, którzy tam mieszkają, no to je wywóz śmieci, czy tam można kanalizacji wybudować. Tam może być tylko taki szambo, chyba to się u nas nazywa, szambo. To szambo musi być odpowiednio konserwowane. Tam sprawdzają i przyjeżdżają inspektorzy. Można karę dostać w każdej chwili, że się nie wsypało czegoś tam. No po prostu jest to tak... Państwo jest tak ogromne, a mało tego, ono jest bardzo sprawne. Ale w tym sensie sprawne, że jest że tak dotkliwie sprawne, jest można powiedzieć opresyjne, no bo u nas jakby nawet wyszedł taki przepis, że trzeba tam wsypać nie wiem, jakiegoś tam chlorku, wapnia do szamba raz na 60 dni, no to prawie nikt by tego nie sprawdzał.
No chyba, żeby jakaś tam katastrofa się wydarzyła, to wtedy prokuratura by sprawdzała. A tak to no, tam wierzyliby, że albo wierzyli, albo domniemywali, że jednak ludzie będą przypływać. To ja cię tu uzupełnię, a tutaj, bo... A tu sprawdzają. Bo Martin w ostatniej audycji mówił o lotnisku w Modlinie tutaj pod Warszawą. To jest takie drugie lotnisko, które jest troszkę dalej i do którego wciąż nie ma drogi kolejowej, ponieważ konsultacje ekologiczne trwały kilka lat i w końcu przyszła ekspertyza ekologiczna, że tam w zamku w Modlinie są nietoperze i nie bardzo można zbudować tą drogę kolejową. Znaczy można niby, ale trzeba spełnić kilka warunków. Jednym, znaczy tam były jakieś warunki, jednym z warunków było to, że przez kilka miesięcy w roku pociągi mają jechać nie szybciej niż 50 km na godzinę, żeby nie wystraszyć tych nietoperzy, które tam są i inne jakieś takie obostrzenia. Tak. Ale założę się, że te nietoperze to wynaleźli taksówkarze, którzy biorą 50 czy 100 zł za dojazd do Modlina. I oni tam jeszcze podburzają tych ekologów, plus jeszcze jacyś inni. Ja się zastanawiam, czy przypadkiem wiele działań związanych na przykład z ograniczeniami ekologicznymi, czy to nie jest stymulowane przez biznes, który na tym korzysta. No przepraszam, to brzmi trochę jakbym był komuchem, ale ja tutaj słyszałem o przypadkach, no na przykład producenci jakiegoś tam surowca zwracają się do organizacji ekologicznej, żeby zablokowała maksymalną powierzchnię, ile tylko się da powierzchni tego wyrobiska, z którego się surowiec pozyskuje, bo w ten sposób przy zmniejszonej podaży można i pewnego rodzaju monopolu można uzyskać lepsze warunki. No, mniej, nie ma się konkurencji, no, czyli jedni z drugimi współpracują. Boję się takich tez, ale ja widzę, że to jest bardzo prawdopodobne. No, ja nie wiem, czy przypadkiem te wojny, które mamy z którymi mamy teraz do czynienia, Afganistan, Irak wcześniej, teraz jeszcze Iran, ciągłe zagrożenie z Iranem, to które powodują, absolutnie to one powodują zasadniczy wzrost cen ropy naftowej. No czy te wojny przypadkiem nie są w jakiś sposób sterowane, bo to są, wojna jest zawsze działaniem politycznym, a nie rynkowym. No rynkiem nie można sterować. No ale w ogóle wiele organizacji takich, jakby powiedzieć, nie wiem, jaki ten no, pozarządowych, tak? Czyli tych takich non-profit, powiedzmy sobie, nierządowych. No to okej, są finansowane przez jakby rzeczywiście różne grupy. No jak wiemy, Związek Sowiecki jako państwo finansował związki zawodowe na całym świecie, tak? Żeby no, finansował, miał w tym jakieś cele, finansował ruchy antywojenne. Są firmy farmaceutyczne, które z kolei finansują tam wiele różnych też organizacji takich non-profit, żeby promować swoje jakieś tam postawy, ponieważ no, głupio by brzmiało, jakby organizacja sama to robiła, więc to robi za pośrednictwem. Więc to właściwie taki model to jest dosyć popularny, nie? No wiesz, no nie chcę, żebyśmy wpadli w jakiś ton, wiesz, antyglobalistyczny czy coś takiego. Bo ja uważam, że globalizm, to ta wolność, swoboda i tak dalej jest okej. Okay. Tylko, że to temu towarzyszy właśnie szalona ingerencja państwa. Interwencjonizm, który jest tak dalece posunięty, że w zasadzie bączka można puścić w lesie deszczowym, bo można uszkodzić jakąś sówkę turystom czy nietoperze. Mariusz? Mamy Mariusza na antenie. Cześć, Mariusz. Dzień dobry. Ja tak troszkę ironicznie, to znaczy nie chcę powiedzieć, że mnie to bawi, ale chciałem tak trochę wypomnieć tym wszystkim ludziom, którzy tak przez wiele, wiele lat zawsze mówili, że Polacy to taki ponury naród, a Amerykanie tacy zawsze weseli, że Amerykańcowi się dom spali, zapytasz go jak jest, on mówi all right, okej, okay, prawda? Wystarczyło troszkę komuny im tam dolać 2-3 krople i od razu posmutnieli. Tak nie chcę powiedzieć, że mnie to bawi, ale trochę mnie to bawi, takie ironiczne jest. Słuchaj, nie, ale nie, faktem jest, że oni jakby są mniej emocjonalni, nie lamentują tak jak nasi, jak im się coś spali, ale wiesz, jak
To jest taki kij, który, no kij ma dwa końce, ale to nie to chciałem powiedzieć, jakby miecz dwusieczny. Mianowicie z jednej strony są ubezpieczone te ich nieruchomości, czy ta strata, którą ponoszą, jest nie taka dotkliwa jak u nas, bo u nas prawie nic nie jest ubezpieczone. Przynajmniej mówimy o tych terenach wiejskich, gdzie tam jakaś powódź czy duży pożar ma miejsce. To jest raz, a dwa, że w zasadzie państwo tutaj państwo zachęca do zamieszkania na terenach, które są terenami czy zalewowymi, czy grożą wstrzęsieniami ziemi, czy grożą pożarami. No zobaczcie, w Australii co się dzieje. W Australii co roku płonie burz. I tego buszu nie wolno usunąć, bo ekologowie oczywiście pod egidą państwa nie pozwalają na coś takiego. I co roku płonie setki czy tysiące nawet domów. Znam taki przypadek, opowiadałem chyba na kontestacji albo gdzieś tam pisałem o tym. 2 lata temu, jak byłem w Australii, to była głośna historia faceta, który wyciął mimo wszystko, wyciął burz dookoła swojego domu, zapłacił 150 czy 200 tysięcy dolarów, czy 400 tysięcy dolarów kary, ale jak był pożar buszu, to jego dom był jedynym domem, który nie spłonął. I co? I dalej nie wolno wycinać buszu i dalej się takie praktyki toleruje. W związku z tym oczywiście państwo ofiarom takiego pożaru potem kompensuje im te wydatki czy straty spowodowane taką obłędną polityką. No, z ekologii zrobiła się komuna, a komuna, jak wiadomo, stawia wyżej wszystko od człowieka. No, wiesz, pamiętam, jeżeli, jak kiedyś... jeżeli proszę, proszę. Kiedyś czytałem wywiad z jednym gościem, który był założycielami Greenpeace'u. I on wprost mówił, że on już od iluś tam lat nie działa w Greenpeace i on w ogóle nie chce mieć z nim nic wspólnego, bo to się właśnie taka zrobiła maszynka do wyłudzania pieniędzy. Że wiesz, ze szczytnych ideałów po prostu taka właśnie mafia się zrobiła. No tak, tak. Ja też pamiętam ten wywiad, nie pamiętałem kto to był, ale pamiętam wywiad jakiegoś właśnie działacza ekologicznego, który się odżegnał od swoich korzeni. Ale głośna historia była tutaj w Oregonie kilkanaście lat temu, chyba z 10-11 lat temu, kiedy zakazano wyrębu drewna, a Oregon to jest właśnie tam jednym z głównych zajęć, z głównych przemysłów, to jest przemysł drzewny. I kilkanaście tysięcy ludzi zostało bez pracy, dlatego że zakazano wyrębu drewna, ponieważ chroniono w ten sposób sówki plamiste. I te sówki, a potem się okazało po 2 czy po 3 latach, że sówki plamiste w stanie Waszyngton, sąsiednim, na północ od Oregonu, strzela się, płaci się za odstrzelanie tych sówek, ponieważ jest tam plaga sówek plamistych. I właśnie nikt tego nie sprawdził. Zaczyna się jakieś nieskoordynowana walka, nie wiadomo z czym. I są tragedie. Nie można stawiać wyżej zwierzęcia niż człowieka. Ja rozumiem. Sytuację bodajże z Francji albo z Włoch, mam wrażenie, że z Francji, gdzie były te gołębie, które tam obsrywały te zabytki i to się, prawda, niszczyło i miasto zatrudniało specjalną firmę, która łapała w sieci te gołębie i je wywoziła gdzieś w góry. Rozumiesz, żeby było, prawda, nie krzywdzić zwierzątek, to je łapali i wywozili w góry. No, jak ktoś wie, prawda, jakim zwierzęciem jest gołąb, no to genialny interes. Średnio mu w górach jest. Okej, dzięki ci wielki, Mariusz. To był Mariusz Kontestacji. Jak chcecie zadzwonić, to tak samo jak on, to dzwońcie na numer 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. Janku. Ekologia. Przykre rzeczy omawiamy, ale to jest taki jest efekt tego, kiedy się nie wierzy w człowieka i uważa się, że istnieje jakaś, nie wiem, jakaś instytucja, jakaś grupa, jakiś kolektyw, który wie lepiej niż pojedynczy człowiek. No a to jest naprawdę nie, to naprawdę jest nieprawda. Dlatego, że nikt tak dobrze nie wie tego, co nam jest do życia potrzebne, jak my sami. I oczywiście nasze życzenia, nasze pragnienia, nasze plany mogą być sprzeczne z planami innych ludzi, ale od tego jest właśnie prawo, czy nawet sąd,
który oceni, czy moja chęć na przykład ekspansji budynku, czy jakiejś tam, nie wiem, kortu tenisowego nie zagraża interesowi sąsiada i wtedy rozstrzyga. Jeżeli zagraża, to nie będę mógł tego kortu postawić na terenie, na którym chcę, tylko będę go musiał cofnąć albo zmniejszyć. No to wszystko można w sposób cywilizowany rozstrzygnąć, ale w tym kierunku ten świat nie idzie tutaj. Ale to w sumie też zależy od tego, jak sądy rozstrzygają takie sprawy, ponieważ sądy, z tego co ja wiem, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, już weszły właściwie w kompetencje władzy ustawodawczej, że one właśnie same ustalają właśnie prawo, korzystając z tych praw precedensu. No to Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy jest przecież instytucją ustawodawczą. Mało tego, nie tylko ustawodawczą, Sąd Najwyższy wydaje werdykty na temat konstytucji. Sąd Najwyższy ocenia, czy jakieś prawo, które zostało uchwalone przez Kongres, czy to prawo jest konstytucyjne. To znaczy, można powiedzieć, że on bada zgodność z konstytucją, z najwyższym prawem, ale jednak może też tę konstytucję zmieniać. I zmienia. Zobaczcie, co się dzieje z konstytucją amerykańską. Teraz chcą ograniczyć drugą poprawkę do konstytucji, mianowicie o prawo do posiadania broni. No o, dawaj. I już teraz najpierw się obawiano, bo ja czytam komentarze na internecie, trochę w gazetach. Najpierw się obawiano, że wejdzie na wokandę, że demokraci na wokandę zgłoszą właśnie projekt ustawy ograniczającej prawo do posiadania broni. A tymczasem wczoraj, zdaje mi się, prezydent Obama powiedział, że on skorzysta z tak zwanego executive order, czyli takiego nadzwyczajnego prawa, nałożenia prawa. I on zmieni prawo. Co zrobi? Nie zmieni prawa, on zmieni konstytucję amerykańską. Ty, bo Janek, tutaj ja pamiętam w mojej audycji, już nie pamiętam, w przypadku jednej z tych masakr, które tam gdzieś tam były bardzo widowiskowe w Stanach, no to tutaj pojawiały się Mariszka, czy tam wiesz, parę innych osób, powiedziały właśnie, że to jest pierwszy krok do tego, że to w ogóle jest inspirowane przez rząd i że to jest pierwszy krok do ograniczenia prawa posiadania broni w Stanach Zjednoczonych, a ja ich wyśmiałem, że przecież no, w Stanach jest najwięcej broni na świecie, to jest tam niemożliwe. To jest możliwe? Oczywiście, że jest możliwe. Przecież właściwie w większości stanów posiadanie broni tak naprawdę to jest prawie niemożliwe albo bardzo, bardzo ograniczone. A poza tym, słuchaj, po co rząd? Rząd nie musi robić prowokacji. Rząd nie musi. Przecież są wariaci na świecie. Są ludzie chorzy na świecie. I ci ludzie robią, to są wypadki. To są wypadki. To są tak samo jak wypadki drogowe. Czy wypadki, nie wiem, budowlane, czy wypadki pracy. No zdarza się, że ktoś jest albo chory, albo umysłowo, albo no nie wiem, nie jest nieuważny i doprowadza do wypadku. No nie można na podstawie tego, że jest jeden psychiczny na 100 milionów ludzi w ciągu 5 lat, że ta osoba... Znaczy, że ograniczy się wolność 300 milionów ludzi, dlatego, żeby taka osoba nie miała swobody działania. Ale to też jest nieprawda, dlatego że przecież wiadomo, to co tutaj National Rifle Association, czyli Krajowe Stowarzyszenie nie wiem, broni palnej twierdzi, że dotąd jesteś bezpieczny, dopóki przestępca wie, że ty masz broń. Mi opowiadali misjonarze w Afryce, że ci misjonarze, którzy mieli broń, i powiadomili o tym okolice, to mogły być najbardziej, no nawet ojciec Jacek Gniadek opowiadał, kiedy był w Sierra Leone, czy w Liberii, nie pamiętam, albo w Sierra Leone, albo w Liberii, a zaś że był w obydwu tych krajach, ale tam była wojna, regularna wojna, no to kiedy ci gangsterzy, którzy ze sobą walczyli, wiedzieli, że w klasztorze czy w jakimś tam budynku misjonarskim mają broń, to nie atakowali, bo bandyta też jest przecież człowiekiem w jakiś sposób rozsądnym i wie, że jak go mogą zastrzelić, to nie będzie tam się pchał, bo nie chce być zastrzelony.
No, okay, więc... no ale to tak samo, bo tam padały jakieś takie przykłady, pamiętam w tej audycji, już nie pamiętam z jakichś źródeł, że są stany, gdzie na przykład można mieć broń przy sobie na przykład w samochodzie, ale trzeba mieć, zdaje się, osobno magazynek, osobno pistolet, wiesz, tam jeden w bagażniku, drugi gdzieś tam w kieszeni, więc generalnie jest to mało użyteczne, nie? A w ogóle ten magazynek musi być rozładowany, wiesz, więc po co masz... To jest właśnie takie prawo. Przecież jaka była historia z tymi porywaniem samolotu. Najlepszym gwarantem tego, że samolot nie zostanie porwany, będzie uzbrojenie załogi. Że pilot i stewardesi, czy przynajmniej tam jakiś kierownik pokładu i pilot będą mieli broń. No to i zastrzelą zamachowca. Nie wolno im było. Zamachowiec mógł mieć broń, bo mógł sobie zorganizować przeniesienie tej broni na pokład samolotu, a pilot nie mógł. To nie jest prawo do posiadania broni. To są prawa ograniczające. No w Brazylii na przykład jest takie prawo, że można posiadać broń tylko wtedy, kiedy się ma na wierzchu, kiedy ją widać. Bardzo dobre prawo. Nie takie coś zrobili tutaj. Nie, tutaj zrobią właśnie takie, że magazynek musi być 3 jardy i 26 cali, czy tam 12 cali od kolby. Takie absurd. Ja pamiętam, że mnie w ogóle broń nie interesuje. Ja nie jestem człowiekiem o tym temperamencie. Nie lubię w ogóle broni. No, tam mogę sobie strzelać gdzieś na jakiejś strzelnicy, ale nie chcę, nigdy nie miałem. Ale kiedyś w miasteczku, w którym mieszkałem pod Chicago, poszedłem do urzędu gminnego, tego miasteczkowego i pytam się, co bym musiał spełnić, żeby dostać prawo posiadania broni. No to dajmy jakiś, nie wiem, 16-stronicowy kwestionariusz, jakiś tam zaświadczeń i różnych innych masa, ale de facto jeszcze było tak, że ta broń była tak, jej posiadanie, jej ulokowanie w domu, w mieszkaniu było tak ograniczone, że de facto nie było sensu, żeby się o to wszystko starać. I tak to się dzieje. No tu w tym przypadku chodzi o to, że tam facet strzelał z AK-47. A co to za różnica, czy facet strzela z AK-47, czy strzela z jakiegoś innego, z jakiegoś małokalibrowego Colta, dlatego że przecież zastrzelenie jednego dziecka, czy dwóch dzieci, czy pięciu dzieci, to jest taka sama zbrodnia, jak zastrzelenie 22 dzieci. W związku z tym ja nie widzę, oczywiście, że dla mnie to też jest absurdalne, żeby sprzedawać AK-47 dla zwykłych ludzi. Nie wiem, ja... No to wiesz, wchodzimy, wiesz, właśnie w taką, wiesz, dyskusję, akademicko-teoretyczną, wiesz, czy kałasznikow to jest już okej, a czy bazuka to już jest za dużo i tak dalej, nie? Czy broń masowego rażenia? No nie wiem, nie chcę w ten temat wchodzić, w każdym razie jest to, wiesz, to jest kolejny przykład na ograniczanie... wolności. Ale w sumie mam jedno pytanie odnośnie tego. Czy ty uważasz, że to jest jakieś takie odgórne działanie typu, że rzeczywiście rząd chce ograniczyć posiadanie broni w państwie, bo czemu? Bo ma ideę, że to pomoże? To jest ich jakaś ideologia? Ale dlaczego w Stanach Zjednoczonych, dlaczego w Konstytucji zapisano, że każdy obywatel ma prawo do posiadania broni? Dlatego, żeby miał prawo do tego, żeby się bronić. Przed kim? Przed władzą. To przecież ta broń, to nie służy. Obama tutaj mówi, prezydent Obama mówi, że tu chodzi o prawo tam do jakichś, nie wiem, polowań czy jakichś innych. Nie, to jest broń po to, że jakby się tutaj ci rozpanoszyli jeszcze bardziej i rozjuszyli, to będą do nich strzelać. I władza amerykańska o tym dobrze wie. No ale myślisz, tak jest? Że w tej chwili chyba się jakoś nieczęsto się strzela do policjantów, czy tam do jakichś innych tam... Ale to nie chodzi o to, że do policjantów. Wiesz, policjant to też w pewnym sensie jest ofiara. Ofiara tego odgórnego, wiesz, to jest, no skąd się wzięła komuna, no skąd się wziął ten system, w którym państwo jest ponad człowiekiem, w którym kolektyw jest ponad jednostką, skąd się wzięła? Wzięła się z ludzkiej zawiści, z pogardy dla pojedynczego człowieka. Wzięła się z takiej, no niestety, judeochrześcijańskiej tradycji tego, co nazywała, co krytykuje bardzo Ayn Rand,
że dobro publiczne, przekonania, że dobro publiczne jest ponad dobrem jednostki. Nie ma czegoś takiego, nie ma. Z jakiej racji dobro publiczne ma być ponad dobro jednostki? Z jakiej racji? No. Nie ma takiego uzasadnienia. Retoryczne pytanie. No właśnie, więc ale wiesz, ale ci wszyscy, ta lewica, to lewactwo uważa, że temu pojedynczemu człowiekowi trzeba przyczeć nosa, ograniczyć jego prawa i kierować nim, bo jak nie, to będzie robił głupstwa. W związku z tym, oni wiedzą, ci namaszczeni, no proszę, przeczytajcie sobie książkę Thomasa Sowella, oni wiedzą lepiej, albo intelektualiści, mądrzy i niemądrzy. To w tych dwóch książkach jest powiedziane więcej niż w setkach innych omawiających współczesną rzeczywistość. Tam jest pokazane, skąd się bierze ta arogancja władzy, skąd się bierze przekonanie o tym, że państwo jest lepsze, że państwo działa na korzyść większości. Przecież to jest nieprawda. Przede wszystkim państwo działa na rzecz samych siebie, czyli tych, którzy to państwo stanowią. Polityków, urzędników. Oni działają na swoją korzyść, a nie na korzyść innych obywateli. Ludwik von Mises, szkoła austriacka, napisane jak byk, że człowiek działa tak, żeby mu było lepiej niż jest. W związku z tym ludzkie działanie to jest działanie podporządkowane temu, żeby podnieść, poprawić swój status, swoją sytuację, swój poziom satysfakcji z tej, której jesteśmy, której jestem obecnie, do jakiejś lepszej. Tylko ludzie chorzy umysłowo działają na swoją niekorzyść. W związku z tym, co wy myślicie, że taki premier, nie wiem, tam Australii, czy Srali, czy Sralinki, Sri Lanki, czy oni są, nie wiem, zaprogramowani jakoś inaczej, to znaczy wybitni ludzie, że działają na swoją niekorzyść, na rzecz mas? Nieprawda. To są tacy sami egoiści, jeżeli to nazwiemy, tę postawę nazwiemy egoizmem, że versus altruizm, który rzekomo oni, rzekomo im towarzyszy, altruizm, cała filozofia walki z altruizmem, Ayn Rand, to jest piękny przyczynek do tej rozmowy, byłby to. Więc altruizm nie jest lepszy od egoizmu. Człowiek, Adam Smith to stwierdził. Adam Smith powiedział, że im bardziej chciwy jest piekarz, tym bardziej sobie strzela w stopy, bo będzie piekł więcej chleba, więcej bułeczek, a zwiększając podaż, będzie doprowadzał do obniżki cen. Tak ten świat jest skonstruowany. Tego się nie da zmienić. Po co to wobec tego zmieniać? Po co regulować ceny? Ludzkie działanie, kiedy to działanie się reguluje między ludźmi. Ale wystarczy między jednostkami, wolnymi, między wolnymi jednostkami. A u nas i Unii, tutaj zwłaszcza tutaj, to ja tutaj nie widzę żadnej wolności. Trudno ci wejść słowa, ale teraz to spróbuję. Blacha, zanim cię jeszcze odbiorę, jesteś już tutaj na antenie, ale mam jedno pytanie, Janku. Ale to bardzo często jest też w takich wolnorynkowych różnych źródłach się pojawia zarzut do polityki jako taki, że oni myślą tylko w perspektywie najbliższych wyborów. To jest co innego. To jest to mówią ludzie, którzy są tak jak James, bo właśnie o nim chciałem trochę opowiedzieć, ale to może w następnej audycji. James Buchanan, wybitny ekonomista, wolnorynkowy ekonomista, jeden z takich, kiedyś był wyznawcą szkoły, czy wyznawcą, no źle mówię, no wyznawcą, niech będzie, szkoły austriackiej, potem zmienił się, potem tworzył szkołę publicznego wyboru, zmarł 9 stycznia, dwa dni temu, 93 lata, wybitny, naprawdę fajny, fajny gość. Ale on też tak uważał, że on szukał, bo mamy do państwa mamy dwa, generalnie mamy dwa podejścia do instytucji państwa. Pierwsze, że państwo jest dobre, ale nie działa tak, ponieważ nie jest perfekt, nie jest doskonałe. W związku z tym trzeba je poprawiać. No na przykład zauważamy tak, że politycy mają 4-letnią kadencję, a na przykład człowiek żyje perspektywami powiedzmy 10 czy 15 lat, prawda? Najpierw szkoła od podstawowej do średniej, to jest tam
12 czy 14 lat, potem studia, potem jakieś tam, prawda, małżeństwo, dzieci, wnuki, emerytura. A polityk żyje czteroletnimi cenzusami czasowymi i to jest złe i dlatego to państwo nie działa. Bo gdyby politycy mieli dłuższy ten perspektywę myślenia, to by się zbliżyli do ideału, że tak powiem, rynkowego. Ale po jasną cholerę się zbliżać do ideału rynkowego, jeżeli jest ideał rynkowy. Znaczy nie, to rynek nie jest ideałem, ale jest idealnym rozwiązaniem z tych wszystkich niedoskonałych. Najlepszym. W związku z tym, albo drudzy mówią tak, no ale gdybyśmy tam, prawda, jeszcze tutaj, jeszcze zrobili taką instytucję, tam jeszcze to będzie lepiej. Nie, to jest złe podejście. Nie ma sensu doskonalić państwa, lepiej je zlikwidować. Lepiej je minimalizować, po prostu najlepiej je sprywatyzować. Bo państwo z istoty swojej jest złe, dlatego że jest monopolem. Jak coś jest monopolem, to zawsze będzie droższe i gorsze niż jakby było w warunkach konkurencyjnych. Tutaj następna wypowiedź na kontestacji.com łączyła się z takim pytaniem. Mam pytanie, które wiąże się z aktualnym tematem audycji, ale wiąże bardzo. Ale jestem bardzo ciekaw twojego zdania na temat prywatyzacji. Czy jesteś zwolennikiem prywatyzacji majątku państwowego? Zakładam, że tak, choć mogę się mylić. Nie mylisz się, oczywiście, że jestem. Jak może istnieć nieprywatny majątek? Czyj on jest? Jeżeli na przykład PKP, to czyje jest PKP? Wspólne? No to ja chcę sprzedać swoje udziały. Albo ja nie chcę tych udziałów, ja chcę komuś oddać. ZUS wspólny, ja chcę oddać to ubezpieczenie społeczne komuś. Mogę? Nie mogę. To jaka to jest własność, jeżeli ja nie mogę się jej pozbyć? Jeżeli ja jestem zmuszony do korzystania jej, to nie jest własność, to jest haracz, to jest nacisk, to jest przemoc. I to właśnie o to chodzi, żeby czegoś takiego nie było. Jeżeli Buchanan próbował uzasadnić, James Buchanan, profesor James Buchanan, laureat Nagrody Nobla chyba z 1986 roku, on twierdził, że państwo jest to jakaś umowa społeczna, między ludźmi, czy taka niepisana umowa, że ludzie chcą, żeby część spraw przejęło państwo. Nieprawda. No to jakby ktoś powiedział, że ludzie chcą, żeby fabryki samochodów przejęło państwo, bo może wtedy, nie wiem, co się zdarzy. No jakby były państwowe fabryki, był Trabant państwowy, była Syrenka państwowa, były nawet Fiat 125P był państwowy, no i co? No jak one się miały do tych niepaństwowych? No. Chodzi o to, że dopóki nie sprywatyzujemy państwa, dopóki nie sprywatyzujemy jego funkcji, no już, no powiedzmy, zostańmy przy tym modelu, który wyznawał Ludwig von Mises. To państwo takie minarystyczne. Mianowicie państwo minimum. To, że zostanie tylko ochrona granic, porządek, sprawy zagraniczne i coś tam jest. I sądownictwo. Sądownictwo, wymiar sprawiedliwości. No to też jest bardzo niebezpieczne, bo jak już jest ochrona państwa, to jest wojsko i będzie miało jakieś lepsze prawa, więcej przywilejów, to też jest niebezpieczne. No ale niech i tak będzie. To przecież można sobie wyobrazić, że służba zdrowia będzie prywatna, że szkolnictwo będzie prywatne, że drogi będą prywatne. No dlaczego ma to nie być prywatne? No pogadamy może na następnej audycji na ten temat. Ja jestem wielkim zwolennikiem własności prywatnej, a nie własności publicznej, bo własność publiczna to jest po co człowiek stworzył własność prywatną? Po to, żeby nie było konfliktów między ludźmi, żeby nie było wojen, bujek, napaści. Kiedy takie konflikty są? Wtedy, kiedy dwóch ludzi albo więcej rości sobie pretensje do tego samego dobra. Jeżeli jest własność prywatna, to jest ona tak określona, że to dobro jest moje, koniec. Albo twoje, albo twoje i moje po połowie. A to ja ci... Mamy precyzyjnie określone, czyje ono jest. A jeżeli mamy dobro publiczne, to nie wiadomo, czyje ono jest. W związku z tym wszyscy zgłaszają do tego pretensje. Jacyś na przykład górnicy mówią, chwileczkę, my się tutaj nie zgadzamy na to, że tam ta spółka węglowa, czy jakaś tam inna koksownicza właśnie taką politykę prowadzi, że nam nie dali premii. My chcemy premię, bo nam się należy. No. I to... Gdyby to było prywatne, gdyby fabryka była prywatna, to oni mogą chcieć, ale nie mają prawa żądać
bo zastrajkują, ale właśnie prawo do strajku też jest, to też jest właściwie działalność państwowa i nielegalna, że ci ludzie muszą, mieć bardzo jasno określone precyzyjnie, co jest czyje. I wtedy nie ma konfliktu. Czy myślicie, że gdyby była taka sytuacja w Izraelu, czy w Izraelu, Palestynie, tam na Bliskim Wschodzie, że Izraelczycy by respektowali prawo własności Palestyńczyków i Palestyńczycy prawo własności Izraelczyków, że gdyby tam państwo, nie mieszały się państwa, tylko obywatele mieliby swoją prywatną własność i nią by rozporządzali, jedni z drugimi handlowali, to przecież nikt by do nikogo nie strzelał, no bo jakby Izraelczyk zastrzelił Palestyńczyka, to by zastrzelił klienta swojemu wujkowi na przykład, nie wiem, fryzjerowi czy lekarzowi, prawda? Bo zabicie drugiego człowieka byłoby zabiciem partnera handlowego, czy partnera biznesowego. A to ja ci opowiem, Janku, jedną historię, ponieważ i zaraz wpuszczę Jacka, który tutaj już czeka od dłużej. Nie, ale już musimy kończyć, wiesz, bo już jest, słuchaj, tu ja nadaję, jest godzina pierwsza, jestem o drugiej umówiony w San Jose, prawie 30 mil, więc nie dam rady, także blacha musi wytrzymać i za tydzień, ja spróbuję w środę nadawać. Jeżeli mi się uda, no to środa jest jednak lepsza niż piątek. A jeżeli nie, no to znowu zrobimy piątek. Dobra. Także bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za cierpliwość, za wyrozumiałość i o ile żeście się nie wyłączyli wcześniej, dla tych, którzy się nie wyłączyli. Pozdrawiam wszystkich. 9 godzin różnicy. U mnie jest pierwsza, u was 10 wieczór. No, pierwsza po południu. Trzymajcie się i pilnujcie, żeby się tam wam Kalifornia nie zrobiła. Cześć. Chyba, że już dawno Dobranoc. Jest. Dzięki wielkie. Janku. To nie będzie historii. Albo nie, ja jeszcze dam na koniec historię. Już tutaj... Piszcie do, komentarzem pytania, to ja bardzo chętnie. O, a to nie ja zrzuciłem Janka, tylko sam się zrzucił w połowie zdania. Więc piszcie komentarze, tak, rzeczywiście na stronie www.kontestacja.com. Tam każda nasza audycja ma taki, no nie wiem jak to nazwać, osobny prostokąt z grafiką i osobny dział, gdzie można pisać komentarze pod audycjami, ponieważ każda audycja na żywo ukazuje się również nie na żywo. No i jak wynika z naszych statystyk, to audycje nie na żywo są słuchane tak, jakby to powiedzieć, 1000% więcej niż na żywo, więc albo nawet 2000, no, dużo więcej. W każdym razie większość ludzi ściąga te audycje później dopiero i odsłuchuje sobie na różne sposoby, na komputerze, komórce, w aucie. I do czego was zresztą zachęcamy, ściągajcie te audycje i sobie ich słuchajcie na przykład w aucie, zamiast słuchać rozgłośni radiowych, bo po co słuchać tę samą piosenkę po raz 168 w tym tygodniu, jak można sobie nową audycję posłuchać w drodze do pracy albo do szkoły. No, a odnośnie takiej efektywności jeszcze, w efektywności państwowej, jakby to powiedzieć, państwowej własności, to parę godzin temu byłem na przeglądzie rejestracyjnym w samochodu. Ci, którzy mają samochód, to wiedzą, że co roku trzeba jechać z tym samochodem do takiego przeglądu i oni tam przeglądają, czy to wciąż może jeździć, czy nie i pozwalają lub nie. No więc byłem, to tam trzeba było wjechać jakąś tajemną bramą. Jedna brama była zamknięta, druga była otwarta. Krążyłem po terenie, bo to był teren szpitala. No krążyłem tak z 10-15 minut, aż w końcu znalazłem stację kontroli rejestracji pojazdów, gdzie tam wszedłem do środka. Bardzo miły pan był, bardzo sympatyczny. I tak zajawiłem, że to trudno tu do was trafić trochę. A on mi na to, no to tym lepiej, że trudno, bo to im więcej ludzi tutaj przyjedzie, to tym więcej będę miał roboty. A to przecież jest wszystko państwowe, bo to szpital jest państwowy i to też jest państwowe, ja tu dostaję stałą pensję i jak ktoś tu przyjedzie, to mam więcej pracy, a tak to tylko zarabiam. I to była audycja nie moja, czyli Marcin Hugo Kosiński po tej stronie się kłania, ale ja tylko realizowałem tę audycję. Jan Fior, żeby poważnie brzmiało. Jan Fior, milioner, przedsiębiorca, wydawca, agent nieruchomości.
No, doświadczony w 300 innych zawodach, poprowadził tą audycję, a ja tutaj właśnie, jeżeli lubicie Janka Fiora, to ja będę miał dla was tutaj w kontestacji niespodziankę. Ale ta niespodzianka prawdopodobnie będzie musiała poczekać do miała być już w tym tygodniu, ale będzie musiała poczekać pewnie po weekendzie dopiero, zostanie ujawniona. Więc jeżeli chcecie nie przegapić jej, to albo odwiedzajcie naszą stronę, albo zapiszcie się na nasz newsletter. Jak wejdziecie na główną stronę kontestacji, kontestacja.com, zjedziecie tam na sam dół strony, po lewej stronie, no trudno jest to znaleźć rzeczywiście, jest informacja o naszych akcjach. I ta akcja będzie związana z Jankiem Fiorem. O, i będzie można coś fajnego nabyć. Jeżeli chodzi o Janka Fiora, szykujemy taki surprise mały. Także dzięki wam wielkie za to, że uczestniczyliście w dzisiejszej audycji. Zapraszamy was, co jest najbliższa audycja. Jest, zdaje się, firma na emigracji. W niedzielę o 20. W niedzielę o 20 Maciej Binert zaprasza. W zeszłym tygodniu nie miał audycji, ponieważ ktoś mu się włamał do firmy i odkrył to 20 minut przed audycją, czy 30 minut przed audycją, więc musiał ją odwołać, poczekać na policję, więc prawdopodobnie w najbliższej audycji, jeżeli tylko ona się odbędzie, będzie mówił o szczegółach tego wydarzenia. Także was na to zapraszam, moja audycja w poniedziałki i inne na stronie www.kontestacja.com. Zapraszam was niezwykle serdecznie i odpaliliśmy również ofertę reklamową. Znajdziecie na naszej stronie reklama.kontestacja.com, jeżeli chcecie dotrzeć do słuchaczy kontestacji, jeżeli macie jakiś taki produkt fajny, który jest stworzony do osób takich przedsiębiorczych, takich bardziej i przedsiębiorców, i osób przedsiębiorczych, no to was zapraszam do naszej oferty reklamowej, do taniocha straszna. Jak spojrzałem ostatnio, to tak tanio, że aż mnie dziwi to, z czego my żyjemy. Także do zobaczenia, miłego weekendu, trzymajcie się, pa! Wychodzimy!